Jesteśmy już we Szwecji. Przyjechaliśmy wczoraj i znaleźliśmy fajną miejscówkę na Park for Night. I kiedy tu przyjechaliśmy, okazało się, że trafiliśmy do przepięknego miasteczka, które dodatkowo jest wpisane na listę UNESCO. Wyczytaliśmy z tablicy, że to miasteczko jest zwane miasteczkiem kościelnym i nazywa się tak dlatego, bo dawno, dawno temu rolnicy przyjeżdżali tutaj do kościoła, który znajduje się na wzgórzu. I żeby móc się tu zatrzymać, bo przyjeżdżali z daleka, budowali sobie takie malutkie domki, chatki. I przyjeżdżali tutaj właśnie po to, żeby świętować, po to, żeby iść do kościoła, a potem spędzić trochę czasu z rodziną i z przyjaciółmi. Tak się kiedyś tankowało. Korbka. Ten tankomat na korbkę. Ciekawe po ile będzie ropa. A tu właśnie już mamy przykład tych starszych domów, które są niemalowane. I ten przed nami jest to dom, który służył głównie jako schowek, można to powiedzieć. Przechowywano tutaj żywność i jakieś rzeczy. Co wyjątkowe w tym domu, przez niego, jak widzicie, jest dziura, można było przejeżdżać. Ten dom akurat służył za spichlerz, przechowywano tutaj żywność i był on zazwyczaj oddalony trochę od wsi, po to, by gdyby wybuchł pożar, żeby ludzie nie stracili właśnie jedzenia. Starymi budynkami, a we wszystkich tych pomieszczeniach coś jest. Albo jest odrestaurowana kuchnia, albo mieszkanie. To są baniaki z mlekiem, miotły, szczotki. Wszystko jest tak pięknie zachowane, jakby normalnie to tylko ludzie wyginęli. A wszystko jest tak, jakby normalnie tutaj ktoś żył cały czas. Ja właśnie to dam ze swojej strony, bo przeczytałam to, że ten skansen jest otwarty w sezonie, w wakacje. I wtedy można wejść do środka i w tych pomieszczeniach są różne wystawy albo jakieś zajęcia, żeby pokazać, jak kiedyś życie wyglądało na wsi. Natomiast teraz jest on po prostu otwarty, można sobie tutaj wejść, kręcić się, zwiedzać, robić zdjęcia. Także dziękujemy za tę możliwość. Bez możliwości wejścia do budynku. Tak, budynki są zamknięte, ale na zewnątrz można się kręcić. Można też tu je sprzedawać, kupować, można mieć swój własny stragan, na którym można sprzedawać na przykład lemoniadę, jakby się miało cytryny i wodę gazowaną. Albo nie wiem. I tequilę? Tequilę? Nie ma tu alkoholi tutaj niestety w tym kraju. Są zakazane alkohole. O, a propos alkoholi. Nie wiem, czy tam kolejną ciekawostkę sprzedam. Ale jeszcze to muszę sprawdzić. Tutaj alkohol można kupić tylko do godziny 18. Tylko i wyłącznie w jednym sklepie regulowanym i zarządzanym przez państwo. Podobnie jak w Finlandii. A w weekend do 16 godziny tylko sprzedają alkohol. A w niedzielę te sklepy są zamknięte, więc tym samym alkoholu też nie ma. Kupić alkoholu w Szwecji. Jeszcze nie byliśmy, nie wiemy jakie są ceny, ale no, słyszeliśmy, że są restrykcyjne właśnie te godziny. To jest bardzo dziwne. Nie do przyjęcia w Polsce. Podejrzewam, że byłaby zamieszki, by były koniec świata. Po prostu Polsacy by wyszli na ulicę, gdyby zamknęli monopolowe, albo państwo nałożyło monopol na monopolowe. To by było dopiero. Ja to już widzę. A tutaj jest miejsce do tańczenia, sala taneczna i tu wam od razu sprzedamy ciekawostkę. W Szwecji, jeżeli ktoś otwiera lokal, w którym jest miejsce do tańczenia, to musi mieć zgodę, musi mieć licencję na miejsce do tańczenia, na dance floor, na taki parkiet, o. Żeby klienci jego mogli tańczyć, to musi uzyskać pozwolenie od państwa. Jeżeli nie uzyska, to może się liczyć z wysoką karą. Thank you.
działa, nie ma wody. Za mną znajdują się właśnie te przepiękne i cudowne domki, o których wspominaliśmy. Miejscowość nazywa się Gammelstadt i zaczęła się ona tworzyć około 1600 roku, wtedy kiedy właśnie powstał kościół. Co ciekawe, te domki są nadal w prywatnych rękach, ale ich właściciele nie mogą tutaj mieszkać przez cały rok. Prawo z XIX wieku stanowi o tym, że mogą oni tych domków używać tylko jako domki wakacyjne, spędzać tutaj święta, ale nie mogą przebywać tutaj cały rok. Myślę, że nie byliby w stanie, bo z tego co wyczytałam, nie ma tam bieżącej wody, jest tylko podłączona elektryczność. Kasia, nabieraj wody do naszego vana. Nie da się. Niestety się nie da. To jest taki właśnie typowy malutki szedzik, w którym oni się zatrzymywali. Tak, jeden pokoik. Tylko jeden pokoik, drzwiczki, kuchnia. A nie, to chyba tam coś mieszka, nie powinien tam chodzić. Prosto, pewność siebie przede wszystkim. Zmień czwórkę, czwórka. Zamontowałem jeszcze taką kamerę na wszelki wypadek. Bardzo dobrze, że to wyminęłaś. Kierunkowskaz w lewo i wjeżdżamy na pas. No i pięknie, Kasia. Piątka, no. I ogień. Nie za blisko tego. Mamy dzisiaj słoneczny, cudowny poranek w Szwecji. Jest przepięknie. Ta wioska, którą zwiedziliśmy, no jest... Prowadziła nas taki cudowny klimat, czuję się fantastycznie. Jeszcze nie muszę prowadzić, to jest w ogóle najcudowniejsze, aczkolwiek jest stres. Kaśka mnie nauczyła wczoraj grać w Macao i teraz już przygotowałem, kochanie, na poobiadową sesję Macao. Fantastyczna gra, bo wczoraj, bo jesteśmy w Szwecji i w Szwecji jest bardzo drogi ten internet na kartę, więc jeszcze nie znalazłem oferty taniego, ale korzystamy z życia bez internetu. Przez ostatnie dwa dni byliśmy bez internetu i dzisiaj, i chyba to się nie zmieni, bo żadnych stacji McDonald'ów nie ma, kompletnie nic, jest nula z pola, nie mamy możliwości podłączenia do Wi-Fi, ale korzystamy w ten sposób. Zabijamy czas uprzyjemniamy czas grą w karty. Mamy to. No więc teraz tak. Poduszeczki chcesz? Mhm. To nie mam. Dobra. Piątki? Tak. Macao? Po Macale. Co się stało, Kaśka? Grałam. Jak to się stało? No. W sposób królową Macao. Nagrodę tasujesz? Explain why you left me, why you left me then. Would it help me understand? Now all I know is
jest. Normalnie nie uwierzycie. Zatrzymaliśmy się na Park Fortnite. Na aplikacji znaleźliśmy miejsce do spania, nie? No bo przyjechaliśmy do jakiejś miejscowości, w której był bar, no i zatrzymaliśmy się koło tego baru, skorzystaliśmy z internetu. Trochę nam zeszło, więc już zrobiło się ciemno i mówi Kaśka, dobra, zaśpimy tutaj. No i znaleźliśmy pierwszy lepszy parking, nie? Rano się obudziliśmy, patrzę, a tu mnóstwo tych domków znowu, jakieś przedziwne domki. Przeczytałem i okazało się, nie uwierzycie, znowu wioska kościelna. To jest znowu miejsce, gdzie przyjeżdżali pielgrzymi, mieszkańcy okolicznych wiosek, przyjeżdżali do kościoła, no a żeby mieli daleko do domu, to zatrzymywali się w takich domeczkach tutaj. Brali całą ze sobą ekipę, rodzinę, znajomych, sąsiadów, jechali do wioski, spędzali tu mniej więcej tydzień do dwóch tygodni, było to traktowane jako obrządki religijne oraz no urlop po prostu, bo babki sobie gotowały, tam dziergały coś. Mężczyźni chodzili na ryby, polowali na renifery, później to mięsko tam wieszali na suficie i ono się wędziło, bo tam w środku też było takie palenisko, żeby to ogrzać. Domki są malutkie ze względu też na to, żeby to szybko było ogrzać. Nie było tam żadnych mebli, były tylko takie taboreciki, no jakieś krzesła, żeby to wiecie, taką tubkę tylko posadzić na czymś. No i tyle. Jeszcze nie wiem do końca, dlaczego one są na takich patykach. Jeżeli ktoś z was wie, bo nie doczytałem tego, dlaczego są podniesione na takich patykach, czy dlatego, żeby myszy, albo jakieś gryzonie nie wchodziły, czy dlatego, żeby śnieg nie przeszkadzał, nie wiem. Jakby ktoś z was wiedział, dlaczego są na takich patykach te domki, to proszę mi tam dać napisać w komentarzu, bo jestem strasznie ciekaw, a widzę, że to jest jakieś takie tradycyjne budownictwo. No niestety nie ma co ukrywać, wkroczyliśmy w kraj, gdzie króluje jesień. Żółte liście, mnóstwo grzybów, no i deszcz. Deszcz po prostu króluje codziennie, co parę godzin, co parę minut jest deszcz. Dzisiaj śpimy w dzikiej miejscówce, sami ją znaleźliśmy. Nie kierowaliśmy się Park Fortnite, znaleźliśmy ją na mapie. Tu jest nasz samochodzik. Tam w środku jest Kasia i się grzeje. A ja wam pokażę, co jest za tymi krzaczkami. Otóż za tymi krzaczkami jest... Nie, to nie jest jezioro. Jest to rzeka. Kiedy tu przyjechaliśmy, jeszcze było pięknie, jeszcze świeciło słońce. No niestety... Już go nie ma. Ale i tak jest pięknie. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you. How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Już dziś wyjeżdżamy niestety, albo niestety, ze Szwecji. Tak jak widzicie, jesteśmy dosyć ciepło ubrani, bo bardzo się tutaj ochłodziło. Jest zimno, okropnie zimno. Jest koszmarnie zimno. Dajemy rady, ale no, nocami spada temperatura do 5 stopni i jest to trudne. Tak. Co więcej, jesteśmy w tej północnej części, nadal w Laponii. I no, szczerze, nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy do robienia czy do oglądania. Jest pięknie, jest przecudownie, ale no, nie ma punktów, które byłyby warte zatrzymania się i spędzenia tutaj więcej czasu. Natomiast od naszych widzów dowiedzieliśmy się, że Norwegia jest zachwycająca i to tam powinniśmy jakby skupić naszą uwagę. Dlatego już dziś się kierujemy właśnie na przekroczenie granicy z Norwegią. Tak, jedziemy przez lasy. Szwecja jest jeszcze bardziej wyludnionym krajem, przynajmniej te rejony, którymi jechaliśmy. Jedziemy przez sam środek Szwecji. Jest mniej domów, mniej wiosek, kompletnie dużo, dużo mniej niż w Finlandii. Wydawało mi się, że Finlandia jest wyludnionym krajem. Tu jest po prostu tak, że się jedzie 30-40 km, kompletnie nie ma nic, ani jednego domu. Więc nie ma też co zwiedzać. Lasy są przepiękne, bo jest jesień, jest cudownie. Jeżeli mijamy jakiś domek, to jest on cudownie zadbany. Te wszystkie domki są drewniane, czerwono-białe. No tak jak widzieliście, zresztą staraliśmy się pokazywać kilka domów. Jest tu pięknie, ale no, malutko rzeczy do robienia, więc jedziemy, ciśniemy w stronę Norwegii. Jeszcze dzisiaj przekroczymy granicę norweską. Tak, jedziemy na fiordy, potem będziemy kierować się na południe, Bergen, Oslo i stamtąd jeszcze wrócimy do Szwecji, tak, bo chcemy zobaczyć te kilka miast, południową część, no i tam już będziemy się potem przekierowywać. Stockholm, Göteborg, Malmo,
I tamto okolice, tam jest też parę miejsc związanych z UNESCO, na liście UNESCO też je odwiedzimy. Także mimo, że teraz krótko, to ze Szwecją nie żegnamy się na długo, bo wrócimy tu, myślę, że do 2 tygodni. Dokładnie, do 2 tygodni będziemy z powrotem w Szwecji. Jesteśmy w Szwecji, w górach, bardzo wysoko, pomiędzy Szwecją a Norwegią. No i przejeżdżając, zobaczyliśmy napis, że tu jest gdzieś w okolicy największy wodospad w całej Szwecji, więc nawróciliśmy i idziemy go zobaczyć. Słychać go, już go stąd słychać, ale jeszcze nie widać. Z tego zimna zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy. Dawno już tego nie było na naszym blogu, a jest za co. Chcemy wam podziękować za to, że wciąż jesteście z nami, że przemierzacie z nami kraje nordyckie i skandynawskie. Dziękuję za wszystkie dobre komentarze i za wszystkie fajne wiadomości i za lekcje, które nam czasami udzielacie, bo niedawno na przykład dowiedziałam się, że Finlandia nie jest częścią Skandynawii. Także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękujemy. Dziękujemy za to, że jesteście w tej podróży z nami. Dzięki, że jesteście. Za wszystkie komentarze, które wszystkie czytamy. Ja wszystkie komentarze czytam. Na większość odpowiadam, jeżeli mam tylko na to czas i internet. I co jeszcze? Jeszcze słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze z was nie subskrybuje naszego kanału, to koniecznie zachęcamy do kliknięcia przycisku subskrybuj i w dzwoneczek. Dzięki temu dowiecie się o naszych następnych przygodach. No jeszcze przed nami jest cała Norwegia, potem wracamy do Szwecji, jak Kaśka mówiła. Jeszcze jest Dania i Belgia, i Niemcy i naprawdę bardzo, bardzo dużo krajów jeszcze będziemy odwiedzać. Więc no, żebyście tego nie ominęli, no to zachęcamy was, żebyście kliknęli przycisk subskrybuj. Zawsze będziecie wiedzieć, będziecie od razu poinformowani, jak zaimplementujemy, dokładnie, nowy odcinek. Więc dzwoneczek też jest ważny. I że wam się podoba to, co robimy, i podoba wam się odcinek ten, czy jakieś pozostałe następne, co będziecie oglądać, to zostawcie nam proszę tę łapkę w górę. W ten sposób mamy większą możliwość dotarcia do szerszego grona ludzi zainteresowanych taką tematyką blogu. Także wiemy, co wam się podoba, które odcinki są waszym zdaniem najlepsze, które treści. Dokładnie. Komentujcie, piszcie do nas. To zawsze jest miłe przeczytać nawet cokolwiek, ale to wszystko, co piszecie, jest ważne dla nas. To tyle. I ruszamy dalej. Ruszamy. Na norweską granicę. Tak, bo do zobaczenia. Nie ma co czekać na większe zimno. Dokładnie. Choć tam będzie jeszcze pewnie zimno. Ruszamy.